Cześć, znajdujemy się na pętli przy ulicy Łukasiewicza. Autobus, którym dzisiaj jeżdżę, to Solaris Urbino 18 czwartej generacji, numer tabulowy 786, linia 19, kierunek Miłocińska. Linia w tym wariancie ma 21 przystanków. Czekam na sygnał od sterownika SRG 6000P, który widać tutaj na nagraniu. Skrzyżowanie ulic Sasanki po lewej i po prawej. Oczywiście ulica Łukasiewicza. Łukasiewicza, Sasanki. Mamy skrzyżowanie z ulicą Gumickich po lewej, po prawej ulica Mułowa. I skrzyżowanie po prawej stronie ulicy Korpusowa, po lewej ulicy Zimowic. Następny przystanek Sikorskiego katedra. Mijamy ulicę Tulipanową i zbliżamy się do Alei Generała Sikorskiego. Thank you.
I zbliżamy się do skrzyżowania z Aleją Armii Krajowej po prawej. Po lewej mamy Aleję Powstańców Warszawy i na wprost Aleję Tadeusza Rejtana. Skręt ulicy Geodetów. Następny przystanek Bełtana Paderewskiej. Po prawej stronie mamy Centrum Medyczne Mediów. Kiedyś mieściła się tutaj fabryka Polsrebra. I po lewej stronie skrzyżowanie z ulicą Popiełuszki. Autobus, który jeżdży, jest wyposażony w jednostkę napędową firmy DAF i automatyczną skrzynię biegów firmy CTF. Sterownik, jak wspominałem, od firmy LIG z Mielca, czyli sterownik SRG6000P. Jest to Urbino czwartej generacji, wersja przedliftowa. Zakupiło ich miasto w ramach programu z Unii Europejskiej. Kupiono 30 sztuk, numery taborowe od 759 do 788. No, skrzyżowanie z ulicą Paderewskiego. Aktualnie znajdujemy się przy sklepie meblowym Meblex. Kiedyś w tym budynku mieścił się sklep Pewex.
Metropolitana Uniwersytet. Mijamy skrzyżowanie z ulicą profesora Adama Krzyżanowskiego i zbliżamy się do skrzyżowania z Aleją Niepodległości po prawej stronie, a po lewej stronie mamy ulicę Majora Kopista. Mijamy po prawej stronie ulicę Zabłogę, po lewej mamy ulicę Biegunka. Mijamy po lewej stronie ulicę Wierzbową i zbliżamy się do przystanku. Starym cmentarzu Hasydów i zaraz za przystankiem mamy ulicę Dołową, przy którym kiedyś mieścił się targ, który obecnie znajduje się przy ulicy Dworaka. Po prawej stronie mamy aktualnie ulicę Ustronia, przy której znajduje się budynek Nowego Sądu. Właściwie rzecz biorąc, to nowy budynek sądu. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Lwowską po prawej. Na wprost mamy ulicę Dworaka, czyli ulicę, z której startowałem linią 47. Oprócz tego z ulicy tej startuje także linia 44 w kierunku Tyczyna i okrężna linia 57, która przejeżdża przez Pogwizdów Nowy i wraca na Dworaka.
i w lewo mamy aleję Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy na Alei Piłsudskiego. Opuściłem właśnie most włoski. Piłsudskiego z zakładu doskonalenia zawodowego. I znajdujemy się przy zespole szkół zakładu doskonalenia zawodowego. Po tej stronie mamy budynek koszarów dużych Krasickiego oraz budynek zakładu ubezpieczeń społecznych. To jest już na rogu Alei Piłsudskiego i Głowackiego. Skrzyżowanie z ulicą Żeromskiego. Po prawej stronie mamy budynek sądu apelacyjnego.
Freda Masneka. W prawej stronie ten szary budynek jest to budynek Centrum Handlowego Europa 2. W tym momencie w sumie już nie ma tutaj tylu stoisk co kiedyś, ale kiedy oddawano ten budynek w 97 bodajże 7 roku, albo 6, już nie pamiętam dokładnie, to było to pierwsze Centrum Handlowe w Rzeszowie. I minąłem skrzyżowanie z ulicą Grunwaldzką, zbliżamy się powoli do skrzyżowania z Aleją Łukasza Cieplińskiego i najbliższy przystanek to przystanek Piłsudskiego Urząd Marszałkowski 08, czyli przy Galerii Rzeszów. Widzę tutaj na nagraniu, zobaczycie na nagraniu, samochód osobowy wyhamował przed przejściem dla pieszych, no i autobus niestety nie wyhamował. Krakowska jednostka wojskowa. Miejmy nadzieję tylko, że żadna z pasażerów autobusu ani pieszy na przejściu nie ucierpiał podczas tego zdarzenia. Krakowskiej z Aleją Wincentego Witosa po lewej stronie i po prawej mamy ulicę Leopolda, Aleję Leopolda Okulickiego, w którą właśnie będziemy skręcać.
miasta. Ostatniego przystanku Alei Okulickiego, czyli przystanek Okulickiego z Wyżyniecka, i po lewej stronie doszło, więc zaraz będziemy mieć ulicę z Wyżyniecką. Także w momencie, kiedy wjeżdżamy na przystanek, to po lewej stronie jest ulica z Wyżyniecka. Widoczna jest zajezdna PKS Rzeszów. Przy okazji, jak już wspomniałem o PKS Rzeszów, chciałbym zaprosić do mojego kolegi, który jest kierowcą PKS-em, na kanał na YouTubie Autobusowa Zajawka. Znajdziecie tam nie tylko obsługę konkretnych pojazdów, ale też i nagrania z przejazdu technicznego, a może coś więcej. Zapraszam do mojego kolegi Piotra. I jesteśmy na Alei Wyzwolenia. Najbliższy przystanek do Wyzwolenia Jiranka Osmańskiego. Oczywiście przystanek to po prawej stronie, ale w związku z przebudową skrzyżowania przystanek jest tymczasowo przesunięty ze skrzyżowania z ulicą Jiranka Osmańskiego. I zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Brydaka i przystanku Wyzwolenia Brydaka. Mijamy po lewej stronie skrzyżowanie z ulicą Skubisza.
następny przystanek obrońców Poczty Gdańskiej Wyzwolenia. Kolejny zostałem uwieczniony przez kolegę Rafała. Który chyba zrobił w Rzeszowie najwięcej zdjęć wszystkim autobusom. Jesteśmy na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Zbliżamy się do końca trasy. Obrońców Poczty Gdańskiej, policja. Jesteśmy przy skrzyżowaniu z ulicą Stefana Starzyńskiego. Następny przystanek Obrońców Poczty Gdańskiej. Kolejnie będziemy mijamy właśnie ulicę Raginisa. Ulica Kolbego po lewej. Jeżeli byśmy wykonywali wariant normalny, czyli wariant Łukasiewicza, Obrońców Poczty Gdańskiej, to wtedy wjeżdża się tutaj na pętlę po prawej stronie, przed chwilą minąłem zjazd, natomiast my jedziemy w kierunku Miłocińskiej, także jeden przystanek więcej. Jesteśmy przy skrzyżowaniu ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej z ulicą Miłocińską. Jedziemy w stronę zespołu szkół agroprzedsiębiorczości, czyli dawnego zespołu szkół rolniczych. Trasy zostało nam niespełna 700 metrów do pętli. Jesteśmy oczywiście na osiedlu Miłocin.
jest to pierwsza część miejscowości Miłocin, która została najszybciej przyłączona do Rzeszowa. I po lewej stronie mamy park oraz właśnie zaraz będzie zespół szkół agroprzedsiębiorczości. Jesteśmy u celu, dziękuję za poświęcony czas. Łosińska pętla, koniec trasy. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, do subskrypcji, komentowania, zostawiania reakcji. Dziękuję.